Rozwiążemy sobie teraz przykład, który pozwoli nam się trochę oswoić z pojęciem przyspieszenia. I przykład będzie następujący. Otóż policzymy sobie czas startu samolotu typu Airbus A380. Dla niego sobie policzymy czas startu. Czas startu, czyli czas, który samolotowi jest potrzebny na rozpędzenie się od zera do prędkości, przy której jest w stanie się oderwać od ziemi. W przypadku tego modelu prędkość ta wynosi 280 km na godzinę, okazuje się. No to jest podana tylko szybkość. Żeby mieć prędkość, która jest wielkością wektorową, to potrzebowalibyśmy mieć również kierunek. No ale kierunek, no to oczywiście jest kierunek do przodu wzdłuż pasa startowego. I na pasie startowym nasz samolot rozpędza się od zera, od spoczynku do tych 280 km na godzinę. Ponadto okazuje się, że wartość przyspieszenia tego samolotu, no to jest pewne upraszczające założenie, że to przyspieszenie jest stałe, ale załóżmy, że tak jest, na potrzeby naszego przykładu i wynosi ono 1 metr na sekundę kwadrat. Przypomnę Ci, co to znaczy, o co chodzi z tymi takimi śmiesznymi jednostkami tutaj, tymi sekundami do kwadratu w mianowniku. Otóż oznacza to, że w ciągu jednej sekundy samolot przyspiesza o 1 metr na sekundę. Na początku ma prędkość równą 0, po jednej sekundzie porusza się z prędkością 1 metra na sekundę, po 2 sekundach porusza się z prędkością 2 metrów na sekundę i tak dalej. W ciągu każdej sekundy jego prędkość wzrasta o tyle właśnie, o 1 metr na sekundę. Dobrze, i teraz pytanie, ile czasu potrzebuje samolot na rozpędzenie się właśnie od spoczynku do tej prędkości startowej. Otóż no tutaj widzimy, to przyspieszenie jest podane w takich jednostkach, że mamy powiedziane o ile metrów na sekundę prędkość się zwiększa w ciągu jednej sekundy. Natomiast naszą prędkość startową mamy w kilometrach na godzinę, więc łatwiej nam będzie rozwiązać to zadanie, w ogóle myśleć o tym, jak je rozwiązać, jeśli tą prędkość sobie wyrazimy w metrach na sekundę, tak? V równe 280 km na godzinę, to się równa, no możemy sobie to pomnożyć. Zawsze można daną liczbę pomnożyć razy jedynkę. No a coś takiego, taka wielkość 1000 metrów podzielona przez kilometr, to jest przecież jedynka. Podobnie, jeśli pomnożymy razy coś takiego, godzinę przez 3600 sekund, prawda? Godzina to jest 3600 sekund, więc taka oto wielkość to jest również jedynka. Nikt nam nie zabroni pomnożyć danej liczby przez jedynkę. A jak tutaj zapewne widzisz, kilometry się nam skrócą z kilometrami oraz godziny się skrócą z godzinami, a wynik pozostanie nam w metrach na sekundę, tak jakbyśmy chcieli. Dobrze, zobaczmy, ile to będzie. Otóż to będzie, przepiszmy sobie jeszcze raz, 280, tak? Tutaj kilometry i godziny się nam skróciły, natomiast pozostało nam 280 razy 1000 metrów podzielone przez 3600 sekund. Ile to jest? No więc tak, tutaj możemy skrócić ten ułamek przez 100, więc tutaj te dwa zera w liczniku i w mianowniku nam się skracają. Otrzymujemy, że to się równa 2800 przez 36 metrów na sekundę, a to się równa, widzimy tutaj, na pewno możemy to skrócić przez 4, więc mamy 700 dzielone przez 9 metrów na sekundę, a to się równa 700 dzielone przez 9, no w 70 się 9 mieści 7 razy minus 63, znowu 7, tutaj znowu 70, w 79 się mieści 7 razy, tak, minus znowu 63, tutaj ponownie 7, no widzimy, że mamy, cały czas nam będzie wychodzić ta siódemka, czyli to się równa 77 i 7 w okresie, tak, metrów na sekundę. No możemy, ponieważ tutaj mamy tylko dwie cyfry znaczące, tutaj pewnie ta wartość to nie jest dokładnie 280, może to jest 200, na przykład 79 i 2 dziesiąte, albo 281 i 1 dziesiąta, natomiast podano jedynie dwie cyfry znaczące. No także tutaj w przypadku tej prędkości możemy dokonać takiego zaokrąglenia właśnie do dwóch cyfr znaczących, czyli otrzymujemy wtedy 78 metrów na sekundę. Czyli nasza prędkość zwiększa się od zera metrów na sekundę, od spoczynku do 78 metrów na sekundę. Przyspieszenie to jest 1 metr na sekundę kwadrat, czyli 1 metr na sekundę wynosi przyrost prędkości w ciągu jednej sekundy. I
ciekawi nas czas potrzebny do właśnie do tego, żeby prędkość wzrosła właśnie od tej wartości do tej. Możemy w takim pierwszym podejściu sobie to rozwiązać w głowie, bo widzimy, że tak, że w chwili t równej 0 prędkość wynosi 0 metrów na sekundę. W chwili t równej 1 sekundzie prędkość wynosi 1 metr na sekundę. W chwili t równej 2 sekundy prędkość wynosi 2 metry na sekundę i tak dalej. A więc po 78 sekundach prędkość będzie wynosiła 78 metrów na sekundę. To tak policzone bardzo na palcach, ale z tego by wynikało, że czas, jaki jest potrzebny na przyspieszenie od tej prędkości do tej, to jest 78 sekund. I teraz rozwiążmy ten problem trochę dokładniej. Otóż mamy z definicji przyspieszenia, że przyspieszenie to jest, już nie piszę, dobra, to mogę napisać w notacji wektorowej. Przyspieszenie to jest zmiana prędkości po upływie danego odcinka czasu. Tak, czyli mija ileś tam czasu, jakaś różnica jest wskazań stopera na końcu i na początku. I w tej chwili końcowej mamy jakąś prędkość i od niej odejmujemy tą prędkość, która była tutaj na początku. Tak, to jest taka właśnie definicja. I teraz, jeśli by opuścić tą notację wektorową, tutaj wiemy, że przyspieszenie i prędkość w naszym przypadku ruchu prostoliniowego ma ten sam kierunek, opuszczamy tą notację wektorową, czyli mamy, że przyspieszenie to jest zmiana wartości prędkości przez długość odcinka czasu, który upłynął, kiedy zarejestrowaliśmy właśnie tą zmianę. A stąd wynika, że jeśli sobie tutaj obie strony pomnożymy przez ten odcinek czasu, to mamy, że przyspieszenie razy długość tego odcinka czasu to jest zmiana prędkości. A więc w przypadku stałego przyspieszenia czas, który musiał upłynąć, żeby prędkość się zmieniła o delta V, to jest właśnie to delta V podzielone przez przyspieszenie. Zobaczmy, ile to będzie dla naszego przykładu. Delta T, czas, który upłynął, to jest tak, zmiana prędkości, czyli 78 metrów na sekundę minus 0 metrów na sekundę, na początku samolot spoczywał, i to jest podzielone przez wartość przyspieszenia, czyli przez 1 metr na sekundę kwadrat. Tak, to się równa 78 minus 0 to jest 78, dzielone przez 1, no to dzielimy przez 1, to nic się nie dzieje, natomiast jednostki, co to będzie metry na sekundę, podzielone przez metry na sekundę kwadrat. Jeśli dzielimy coś przez ułamek, i to się tyczy też jednostek, albo wszystkich innych symboli, jakichś literek, które mamy na przykład w równaniach z x-em czy z y-kiem, zawsze jest tak samo. Jak dzielimy przez jakieś takie wyrażenie z kreską ułamkową, to jest tak samo, jakbyśmy mnożyli przez odwrotność tego ułamka. Czyli jednostki nasze to będą metry na sekundę razy sekundy kwadrat przez metry. Metry z metrami nam się uproszczą, podobnie jedne sekundy tutaj jednymi sekundami i ostatecznie wynik nam wyjdzie w sekundach, czyli tak jak trzeba. Ostatecznie wyjdzie, że ten model samolotu do takiej prędkości, do tych 78 metrów na sekundę, czy też 280 km na godzinę, przyspiesza w ciągu 78 sekund, no czyli w ciągu 1 minuty i 18 sekund.